Cześć kochani, ten tytuł to w ogóle nie jest ściema ani żart. Powiem wam o tym, jak to się stało, że przez w sumie, nie wiem, chyba 15 lat życia nie znosiłam swojego głosu. Zaczęło się wszystko trochę jakby w Ikei, ponieważ kiedy byłam małą dziewczynką, jeździłyśmy czasem z moją mamą, do mojej cioci do Warszawy w odwiedziny i ulubionym zajęciem mojej mamy i cioci było odwiedzanie chyba wtedy tak naprawdę nowo otwartej Ikei i krążenie tam godzinami. I oczywiście one musiały brać mnie ze sobą, bo nie miałam je z kim zostawić, ale żeby mnie trochę udobruchać na czas tych zakupów, zwykle wybierały dla mnie tam z działu dziecięcego jakiegoś pluszaka towarzysza. To sprawiało, że ja na czas tych zakupów byłam totalnie zajęta pluszakami i nie sprawiałam najmniejszych problemów mojej mamie i cioci. Natomiast pewnego razu, kiedy dojechałyśmy do kasy, ja z tych moich pluszaków niekoniecznie chciałam zrezygnować i nie pamiętam tego, ale być może zaczęłam się rzucać po ziemi i płakać, więc pluszaki zostały mi w końcu kupione. I tym sposobem stałam się właścicielką dwóch pluszowych kotków, które kochałam nad życie i ponieważ byłam twórczym dzieckiem, robiłam dla tych kotów pluszaków właściwie wszystko, czego pluszowe koty mogłyby potrzebować do życia. Pisałam dla nich gazety, które by mogły prenumerować, robiłam dla nich ubranka, robiłam dla nich sprzęty domowe, samochody składające się z deskorolki i pudła, które miały być napędzane silniczkiem od takiej kolejki elektrycznej. Bardzo, bardzo dużo rzeczy i między innymi wpadłam też na pomysł, żeby dla tych kotów nagrywać audycje radiowe na kasety. Bo wiecie, kiedyś nagrywało się rzeczy na magnetofonach i na kasetach, mogłyśmy nagrywać dźwięki z otoczenia, a jeśli przełączałyśmy na radio, no to nagrywało się to, co akurat leciało w radiu. Ja też nagrywałam właśnie to radio dla kotów, wygłaszałam tam audycje, zapowiadałam piosenki, przełączałam na radio modląc się, żeby akurat leciała jakaś piosenka w radiu dla moich kotów. I nagrałam tego całkiem sporo, moi rodzice dalej to mają na kasetach, ale mam nadzieję, że wszystko się rozmagnesowało, tak żebym nie musiała, broń Boże, nigdy więcej słuchać tego, jak przepowiadam pogodę pluszowym kotom. I po jednym z takich nagrań postanowiłam wreszcie w ogóle odsłuchać, jak wyszło w trosce o koty, żeby one miały chyba najlepsze z możliwych audycji radiowych do słuchania i wtedy pierwszy raz usłyszałam, jak brzmi mój głos. Bo wiecie na pewno, że my inaczej jakby odbieramy i słyszymy nasz głos niż to, jaki on jest naprawdę. I wtedy ja, jako ta dziewczynka mała nad tym magnetofonem z pluszowymi kotami, przeżyłam totalny szok i załamałam się okropnie, ponieważ stwierdziłam, że mój głos jest okropnie piskliwy, irytujący. Wręcz taki był dla mnie wtedy naprawdę nie do wytrzymania. Ja naprawdę przeżyłam załamanie. To przeświadczenie, którego ja nabrałam jako dziecko, towarzyszyło mi właściwie później przez całe życie, naprawdę, właściwie do momentu, w którym zaczęłam nagrywać na YouTubie i kiedy zaczęliście mi pisać, że mam bardzo miły i przyjemny głos. I chwała wam za to. To jest przykład pozytywnego wpływu YouTube'a na jednostkę. Za to te wszystkie lata były dla mnie dość ciężkie pod tym względem, ponieważ ja naprawdę myślałam, że kiedy się odzywam, ludziom puchną uszy, że nie wiem, że ten dźwięk mojego głosu jest wyjątkowo nieprzyjemny dla ludzi, jest właśnie taki irytujący, piskliwy, bo wiecie, ja też dalej teraz słyszę mój głos jako taki bardzo głęboki i miękki, naprawdę super. Natomiast dalej, kiedy obrabiam filmy, jeszcze mam takie wrażenie, że on nie jest taki fajny, jakbym chciała i ja nie umiem go tak obiektywnie jakby ocenić. I nie wiem tak naprawdę, czy on jest taki przyjemny. Myślę, że dla mnie on nie jest taki przyjemny jak dla was. Właśnie z tego względu, że ja słyszę jakby tą różnicę. I za każdym razem, kiedy miałam się gdzieś publicznie odzywać, albo w ogóle odzywać w towarzystwie, często przechodziłam męki. No gdzieś mi to bardzo mocno z tyłu głowy siedziało. I często się zdarza, że kiedy jesteśmy w miarę mali, pierwszy raz usłyszymy nasz głos na jakichś nagraniach z komunii, nie wiem, z jakichś imprez rodzinnych, tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że teraz, teraz dzieci o wiele, wiele szybciej jakby są z tym zapoznawane, to jest normalne, wszyscy się cały czas nagrywają, natomiast w czasach mojego dzieciństwa to jeszcze było dość rzadkie i niespotykane, oprócz tego, że nie było telefonów komórkowych oczywiście, no to
Mogliśmy się nagrać właściwie tylko na kasety wideo albo audio. To jest taka właściwie śmieszna historia, ale w gruncie rzeczy pozytywna, na pewno z pozytywnym zakończeniem, ponieważ no finalnie jakby tak, wiecie, już przyjęłam do wiadomości, że mój głos jest normalny i miły, ale naprawdę takie przekonania, jakich nabieramy jako dzieci, one potrafią zostać z nami bardzo, bardzo długo. Jestem ciekawa, co wy uważacie o swoich głosach. I w ogóle, czy miałyście lub mieliście jakieś takie przekonania na temat swojej osoby, które nabraliście właśnie w wieku dziecięcym i one potem was trochę jeszcze męczyły? Jeśli tak, piszcie, dajcie łapki w górę. Dzięki wam ślicznie za subskrypcję i bardzo miłe komentarze. Widzimy się w następnym filmie. Gorące buziaczki dla was i dzięki za ten czas. Do zobaczenia.